razie ukończyłem. Bardzo dużo tu obrad... Obracie mówimy. Michniku, tak. Obracie Michnika. Że też biegiemy. Oprawca. No ale to wiesz, ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej ani synojcowskiej, tak mówi Biblia. Ja nie wiem, czemu ludzie tej Biblii nie znają. Do cholery, też nie znają tej Biblii, wiesz. Trafił do niemieckiej niewoli. Wiele światowych mediów opublikowało zniekształcony obraz Marszu Niepodległości, dający wrażenie, że uczestniczyło w nim tylko i wyłącznie skrajnie prawicowe grupy, podkreśla Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych mówił o tym dla portalu Washington Examiner. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Filip Rdesiński oraz kapitan Jarosław Kaczorowski zaprezentowali w Wielkiej Brytanii jacht Isle of Poland, który w przyszłym roku będzie promował Polskę i służył do treningu elitarnego grupy najlepszych polskich żeglarzy. To były wiadomości w Radiu Maryja. Pan poseł Bartosz Kowalski, nasi goście zmagali z nami na temat arm, promocji do Rzeczpospolitej Polskiej. Zobaczyliśmy dzień. Radio Koncinka, to trochę do zajęczamy się niestety z Państwem, tak może niech to na zostanie, że żeby bardzo dobry dzień Polski, jak możemy, a możemy, choćby przez różne media społecznościowe, choćby tutaj mamy różne swoje kontakty. Ksiądz arcybiskup Sebastian Shaw z Pakistanu opowiada o dramatycznej sytuacji chrześcijan prześladowanych w tym kraju. W naszym dzienniku dodatek zdrowy styl życia, a w nim rośliny kojące nerwy i niesamowity rokitnik na infekcje. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasza mała. Powstańcie z Polski, Bóg nazywa, obudź się. Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Ważny jest przykład życia kapłana, który troszczy się o wiernych, szuka zagubionych i marnotrawnych, wspiera ubogich i chorych. Powracają też do słów z Ewangelii, opisujących pierwszy dzień ewangelizacji i wskazują na apostołów, którzy dają swym życiem takie świadectwo, że inni pragną się do nich przyłączyć. O dokumencie biskupów mówi ksiądz Paweł Rydel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W liście na Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii kapłaństwa, księża biskupi piszą do kapłanów, że świadectwo życia to coraz bardziej donośny i przekonujący sposób głoszenia Ewangelii. I dodają, mamy świadomość, iż w naszej kapłańskiej wspólnocie są bracia, którzy słabną w powołaniu czy nawet upadają. Jednocześnie z szacunkiem i wdzięcznością patrzymy na tych, którzy wiernie i z oddaniem realizują swoją kapłańską misję. Na koniec listu księża biskupi zapewniają o modlitwie i dziękują Bogu za dar powołania każdego z kapłanów. Serwis przygotował Przemysław Goławski, a przedstawił Olaf Warzyński. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
audycji Kościół Nasz Powszedni wita Państwa Przemysław Gołaski. Spotykamy się w bardzo szczególnym czasie. To Niedziela Palmowa, która jest pierwszym spotkaniem z Wielkim Tygodniem, z tajemnicą, która będzie teraz rozważana przez najbliższe dni. I o tym czasie... To też są wszystko żydowskie zwyczaje. Tak jak to Jezus powiedział, że będą oddzielać dnia, dzień od dnia, noc od nocy, że będą zabraniać spożywania pewnych pokarmów, posiłków. No to takie, wiesz, podobne do żydowskich. No, czyli ala żydowskie, czyli że po żydowskie. No, zabranianie spożywania pewnych posiłków, czyli że człowiek jakby bardziej święty, bo nie je mięsa w piątek na przykład, prawda? No to to wszystko jest wbrew Panu Bogu i trzeba właśnie nie dać się, wiesz, wciągnąć w to wszystko, zwieść. Potem, wiesz, dzielą się dalej. Młodzi, starzy, biedni, bogaci. No dziadostwo, całkowite takie dziadostwo. Dlaczego? Dlatego, że ciemnota, no.